6 tygodni, 3 Dominikanów i jeden temat. A w zasadzie jeden Bóg w 3 osobach, do którego modlimy się lub się nie modlimy. I ta seria ma pomóc nam, zarówno nam, którzy głosimy, jak i wam, którzy będziecie słuchać tego, co będziemy mówić, żeby się modlić, żeby spotykać się z jednym Bogiem w 3 osobach. Zapraszam was, żebyśmy przez te 6 tygodni spróbowali przyjrzeć się temu, jak się modlić. Czyli dosłownie, jak się modlić. Czyli ile, kiedy, do kogo, po co, jako kto w zasadzie. Zapraszam, żebyśmy nawet nie tyle wyruszyli w drogę, co spróbowali zaszmurować buty, żeby te nasze wspólne próby tego, żeby mierzyć się z modlitwą, mogły przynieść efekt. Sądzę, że to, o czym powiemy, ma sens zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają się modlić, jak i dla tych, którzy modlą się już od dawna, bo czasem warto wrócić do podstaw. Szczęść Boże, witajcie. Zapraszam was na drogę, którą przejdziemy razem, drogę przez modlitwę serca. Chciałbym podczas naszych kolejnych spotkań opowiedzieć wam o tym rodzaju modlitwy, czym jest modlitwa serca, czym nie jest, jak się modlitwą serca modlić, jakie czekają nas po drodze też pułapki, przeszkody, jak z nich wybrnąć, jak z nich się wymknąć i jak w końcu dojść do celu. Będziemy rozmawiać o różnych rzeczach i jak to bywa w czasie drogi, wszystko ma swoją kolejność. I na początku chciałbym opowiedzieć, czym jest modlitwa serca, czym w ogóle jest modlitwa, czym modlitwa nie jest, po to, żebyśmy wykonali ten pierwszy krok, który pozwoli nam później przechodzić do kolejnych etapów. Po tym, kiedy poznamy, czym jest modlitwa serca, dlaczego ta modlitwa w taki sposób jest określana, przejdziemy dalej. W jaki sposób ta modlitwa wygląda, jaka jest jej dynamika, co rozumiemy, co stoi za tą modlitwą, kim jestem ja, a kim jest Bóg w tej modlitwie. Później przejdziemy do tego, co nazywamy ascezą w modlitwie. Dlaczego asceza jest tak ważna? Dlaczego nie możemy jej pominąć? Jak ją właściwie praktykować, żeby nasza modlitwa była coraz bardziej owocna? W kolejnym spotkaniu powiemy o kontemplacji Bożego Słowa. Dlaczego Słowo Boże, Pismo Święte, ma tak ważne miejsce, tak ważną rolę w modlitwie serca. Następnie spotkamy się z naszymi rozproszeniami, z tym, co utrudnia nam modlitwę, z tym, co potrafi niestety każdemu z nas czasami utrudnić i obrzydzić nawet ten czas na modlitwę. Jak sobie z tym poradzić? Jak nie dać się temu, co odwraca naszą uwagę? I na koniec spróbujemy sobie to wszystko podsumować, zakończyć kilkoma takimi wskazówkami, które dadzą nam światło, dadzą nam inspirację do pójścia dalej. Oczywiście każda z tych części jest pewną całością, natomiast zapraszam was do tego, żeby krok po kroku przejść tę drogę, od pierwszego kroku aż do ostatniego. Zapraszam serdecznie na kolejne spotkania. Chciałbym was zaprosić w niezwykłą podróż do starożytnego Egiptu, mniej więcej w IV wiek, na pustynię, żebyśmy spotkali się z ojcami pustyni. Kim oni byli? Byli to prekursorzy życia monastycznego, pierwsi mnisi, którzy, można powiedzieć, że dla nas, przetarli pewne szlaki w życiu duchowym. Sami, ucząc się na własnych błędach, postępowali na drodze modlitwy, życia wiarą. I całą tę mądrość, no może nie całą, ale część z nich zostawili nam w historiach zwanych apoftegmatami. Podczas naszych 6 spotkań spotkamy się z 6 historiami z życia pustyni, które bardzo wiele mogą nam powiedzieć coś o naszym życiu, o życiu modlitwy,
bo pierwsi mnisi byli też do szpiku kości zwykłymi ludźmi, którzy zmagali się ze słabością ludzkiej natury i w tym cała nasza nadzieja. Skoro mistrzowie, duchowi najwyższych lotów mieli ogromne problemy z modlitwą, to myślę, że mogą nas wiele też nauczyć, nas, którzy też staramy się do tego mistrzostwa dojść małymi kroczkami. Dziękujemy, że wspierasz dominikanie.pl.